Oklepane średniowieczne fantazy, porwana księżniczka, mroczna futurystyczna przyszłość i potencjalna zagłada świata. Co to wszystko ma ze sobą wspólnego? Nie jestem pewna, ale istnieje jakiś związek pomiędzy krwią dziewicy, a nieskończoną władzą i nieśmiertelnością. Guard Duty to debiutancka gra brytyjskiego Sick Chicken Studio, która w 2018 roku została wsparta niewielką dotacją na Kickstarterze i powoli szykuje się, by ujrzeć światło dzienne. Obudowując autorski pomysł inspiracjami z takich gier jak Discworld, Monkey Island czy Simon the Sorcerer, twórcy pragną zaprezentować graczom coś, co nazwali świeżym podejściem do przygodówek. Cała historia zaczyna się od mrocznej wizji przyszłości, w której świat zostaje przepołowiony niczym gigantyczne jajo. Chwilę później zaliczamy podróż w czasie i już jako gracze wcielamy się w postać Tomberta, jednego z dwóch głównych bohaterów, strażnika nocnej warty i hulakę, na barki którego zostaje złożona misja odnalezienia uprowadzonej księżniczki. Ale zadanie nie jest łatwe, bo jak tu ruszyć z pomocą, kiedy nie posiada się ważnej karty bibliotecznej? Gra ma oferować sporo zagadek i porządną dawkę humoru. Jednak o ile pierwsze założenie zmierza ku temu, by zostać spełnionym, to drugie pozostaje dyskusyjne, przynajmniej w części udostępnionej pokazowo. Gagi, żarty, obrane motywy i nawiązania są raczej przewidywalne, ale na szczęście nie nudzą i nie irytują. Bardzo szybko przechodzimy do rutynowej detektywistycznej roboty, polegającej na przepytywaniu świadków i zbieraniu informacji. Podobnie jak to bywało u starego dobrego LucasArts czy Sierry, tu także niemal od razu dostajemy sporą ilość lokacji do zbadania oraz kilkanaście postaci, z którymi możemy porozmawiać. Dialogi nie ograniczają się do aktualnego zadania, a Tonbert chętnie komentuje liczne punkty aktywne na planszy. Akcję popychamy do przodu oczywiście za pomocą dobrze znanego systemu wspomnianych już zagadek, logicznych i przedmiotowych. Może nie są szczególnie błyskotliwe, ale za to w klimacie typowych lat 90. Podrób dokumenty, przysługa za przysługę, wyłap kogoś z pomieszczenia, ukradnij magiczny artefakt. Szkoda tylko, że znalezionych skarbów nie można łączyć w ekwipunku, a opcje kursora zostały ograniczone do funkcji obejrzyj i akcja. Guard Duty wydaje się być prawdziwie nostalgiczną podróżą w czasie. Ładna komiksowa grafika i przyzwoita animacja kojarzą się ze znanymi tytułami złotego okresu przygodówek. Nawet ekran jest kwadratowy. Muzyka brzmi jak w formacie MIDI, ale i ona wywołuje uśmiech. Brak popularnej obecnie opcji podświetlania punktów aktywnych powoduje, że z rzadka możemy trafić na jakiś pixel hunting. No i gdzie się nie ruszymy, tam potykamy się o nawiązania do innych produkcji. Zerknijmy jednak w przyszłość, bo gra zapowiedziała przygodę rozgrywającą się w krańcowo odległych strefach czasowych. W drugiej części zmieni się postać sterowalna i z bajkowego święta fantasy wskoczymy w klimat mrocznego futuryzmu. Nic więcej nie jestem jednak Wam w stanie powiedzieć, gdyż udostępniony fragment pozwala mi co najwyżej snuć domysły o dalszej rozgrywce. Mam tylko nadzieję, że skoro zapowiedziano nowe podejście do przygodówek, to twórcy zaserwują nam swoistą przeciwwagę dla tak licznych nawiązań do przeszłości. Chętnie się o tym przekonam, jednak muszę jeszcze chwilę poczekać, bo premiera planowana jest na wiosnę tego roku.